śliwek. Były sobie zeszyt na, do matmy. Przepraszam, bo mówię, w domu się nudziłam, mówię, dobra, przyjdę na chwilę do siebie. Zobacz, co kupiłam w H&M-ie. Pokażę. Nową baseballówkę. Czerwona. Kocham czerwony. Świetna, nie? No. Patrz, pokażę, jak wyglądam. No, dawaj. Zobacz, świetna, nie? No. Co jest? Też masz czerwoną. No. Fajna. Dzięki. No, to... Wiesz, co tam jeszcze powiesz? Co tam w ogóle w domu? A w domu, no nic ciekawego. A masz taki snarczek. Fajny, nie? No, no ty też masz fajną. No jest to może być, ale kiedy ty ją kupiłaś? Kiedy to było? Z tydzień temu. Aha, tydzień temu. No. Ja kupiłam ją wczoraj, wiesz, mi się spodobała i tak mi się wydaje, że ona jest jakoś dziwnie podobna do twojej, tak nie wiem. No co ty, w ogóle, ja w ogóle nie widzę podobieństwa. No nie wiem, a na przykład ten znaczek, ale to moje? Przecież nie widzę. No przestań, w ogóle, no zupełnie inna, zobacz. Ty masz z niebieskim, a ja w ogóle nie mam niebieskiego. No tak, może i masz trochę inaczej, ale zobacz, będziemy szli, każdy będzie na nas patrzył i takie same. To jest trochę dziwne. Czy to ci przeszkadza? Weź przestań. No nie wiem, ale wiesz, nie lubię, jak to za nią pofuguje. Ja? Za tobą? No nie bądź śmieszna. Czyż ja miałam, że pierwsza? Nie bądź śmieszna, naprawdę, przepraszam cię, ale ja kupiłam, teraz ci pokazałam i ty nagle też ubrałaś ją, nigdy jej nosiłaś. Ojejku, no bo musiałam ją wyprać i w ogóle, nie? No wiesz... Wyprać. Tak, no. No wiesz, ja nie wiem, kto ją przymierzał przede mną, no wiesz, ja tak... Dobra, tak się mówi, wyprać, a... No ale Martyna, no Jezu, ja miałam ją pierwszą, weź nie przesadzaj. Pierwsza? No kto ją teraz miał w szkole ubrany pierwszy? Kurde, no ale bez przesady. Martyna, weź w ogóle ogarnij, co? No, ogarnij! No, ale co, o co ci chodzi w ogóle? Wcale nie bądź śmieszna, dobra? No chyba więcej niż ja miałam pierwsza. Ale ty ją wczoraj i nagle teraz do mnie przychodzisz, że ja mam w ogóle jej nie nosić? Pierwsza? Dobra, sorry, mieliśmy ją w szkole prawie tak równo. Czyli się nie czekam. Martyna, weź w ogóle ogarnij, co? Ja miałam pierwsza i w ogóle myślę, że ja nie będę jej teraz nosiła, bo sami wymyśliłaś? Śmiech mi się, naprawdę, ja pier... Dobra, weź przestań, dobra, mam takie same bluzy, kto sobie pomyśli, pójdę sobie fajnie. Takie same? Tak? Takie same? Tak! Twoja jest o wiele gorsza od mojej. Gorsza, o nie, wiesz co, przestań. Jas! Jak mogłaś mi to zrobić? Ja! Śmieszna jesteś! Wiesz co, myślałam, że jestem jest normalna, ale ja myślałam, że ty jesteś moją, a nie. Ja twoją? Tak! Teraz powiedz, dlaczego nie. Wiesz co, ja zapomnij sobie o nas. Pomyśl sobie, co ja robiłam dla siebie, a teraz to kupiliśmy taką samą baseballówkę? Taką samą? Ja miałam ją pierwszą przed... Tak, taką samą! Z nie wygląda. Są takie same, Martyna! Ta baseballówka była moja, ja ją pierwsza miałam tylko... Ja ją miałam pierwsza i weźmy w ogóle nie wyderwy, Martyna! Ale mieliśmy ją razem, bez... Co Martyna, ty nie rozumiesz, że ja miałam pierwsza, ona mi się bardziej podoba. Bardziej? Martyna, nie! Proszę cię! Rosara, teraz zdejmij tę baseballówkę. Martyna, ty ją zdejmij. Ja? Śmieję się, Rosara, ty ją zdejmą! Martyna, ty ją kupiłaś wczoraj, ja miałam ją tydzień temu i w ogóle mnie nie wyderwy. Nie! Thank you.
jej żona oczywiście. No nie, 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 ale to jest. O to właśnie chodzi. Tak, tak. Ja zresztą. Dobra, a co teraz? No teraz jakieś... Kłócimy się niby, jo? Dobra, tak. Się szukamy. Jakby ja tam wtedy, ja tam... Roxana Perez i to... Cześć, ma na imię Martyna, a ty? Roxana? Bardzo miło! Czy można powiedzieć, jakie masz zainteresowania? Ogólnie to... skuteki, chłopaki i ogólnie takie, takie. Skuteki, chłopaki i ogólnie takie, takie.